i 4-2 bardzo efektowna wygrana w ostatniej kolejce ligowej, ale to za moment dokończę, bo teraz popatrzmy się na tę akcję Sandecji i co, i nikt nie zamknął akcji, to podanie Chmiela no nie znalazło swojego adresata. Dobrze tutaj drużyna Dariusza Dudka pilnowała, taka presja wywarta na rywalach, w efekcie stracona piłka przez Puszczę, no i szansa na, ale to nie jest istotne, istotne jest to, że mamy dośrodkowanie, no ale piłkę strącił Kidrich. Jeszcze dorzucił futbolówkę i co? I bramka, tak, jest, jest gol, czy nie, czy jednak nie ma bramki, nie. Jednak pozycja spalona, tak pokazuje arbiter główny, pan Marcin Szczerbowicz. No tak usiłuje przekonać arbitra, ale tutaj, no właśnie, co się tutaj stało? Aha, tutaj jest foul. No tak, 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 no tutaj jednak Zjawiński był na pozycji spalonej. Przypominam też Państwu, że oczywiście, ale to może za moment, bo teraz akcja Puszczy w polu karnym, Boguski. No, chyba taki pierwszy dobry, mocny strzał na bramkę, celny. W sumie w Ekstraklasie 114 meczów Kornela Osyry. Nie tylko Mieci pod Beskidzie, ale także Brukbet i Piast. A teraz wrzutka w pole karne i co? No i nic z tego nie wyniknęło. Fol jeszcze powalczył o piłkę. To przyniosło powodzenie. Mroziński, ale do rywala odbita piłka. No, to jest groźne, to jest szansa dla Sandecji. Ależ tutaj sobie sami stworzyli zagrożenie pod własną bramką piłkarze Puszczy, jednakże Zjawiński nie potrafił wykorzystać tego nieporozumienia w linii defensywnej między Sołowiejem a Kobylakiem. Interwencja właśnie Cichonia, niezbyt pewna i proszę bardzo, mamy rzut karny. No dosyć niespodziewana sytuacja, bo wydawało się przez moment, że już sobie piłkarze Puszczy wyjaśnili zagrożenie w polu karnym. Jakieś tam przypadkowe zdarzenie. Spadła raz w pole karne, popatrzmy. O tutaj właśnie, no tak mówiąc potocznie, machnął się Cichoń, ale tu jeszcze był Szufryn. Teraz sędzia się naradza, no chciałbym jeszcze raz zobaczyć ten, o właśnie, tutaj popatrzmy, no czy tam było popchnięcie? No i co? I czy sędzia już wie, czy jeszcze nie? Sędzia już wie, popatrzmy. Jest rzut karny. Jest gwizdek arbitra, jest strzał z 11 metrów i pewna bramka zdobyta przez Łukasza Zjawińskiego. Czwarty gol dla Barw Sandecji, Nowy Sącz w 2022 roku. Trzeci wykorzystany rzut karny przez tego piłkarza ściągniętego na wypożyczenie z Lechii Gdańsk. Uśmiechnięty, rozradowany Łukasz Zwoliński. Powołany do kadry narodowej U21. No a tutaj, no być może rzeczywiście to był faul chyba właśnie na Zjawińskim. Gdzieś tam być może, ja cały czas się patrzyłem na rękę, a być może gdzieś tam też zaczepiony o nogę gracz Sandecji Nowy Sącz. Chmiel z rzutu rożnego, czy będzie dośrodkowanie, czy jednak króciutko z Szczepankiem. Jednak wariant z dośrodkowaniem, fol i co, i nie ma bramki, chociaż to było dobre dośrodkowanie i dobre wyjście pomocnika Sandecji Nowy Sącz. Jeszcze tutaj sobie poradził z tym wszystkim Szczepanek, oddał uderzenie lewą nogą, ale jednak niecelnie i za słabo.
już chyba ostatnia minuta, bo już jesteśmy po tej ósmej, ale ja mówiłem, no w związku z tym urazem Kosakiewicza, to było nic dziwnego, że sędzia jeszcze tutaj jedną minutkę dodaje, ale jest, nawet nie minutkę, tylko pół minutki jeszcze dodał do tego doliczonego czasu pan Marcin Szczerbowicz, ale jest, jest ostatni gwizdek, cieszą się piłkarze Sandecji, bo wygrywają pierwszy mecz w 2022 roku.